Siemanko, siemanko, ja jestem Vertes i witam was dzisiaj w Escape'ie. Dokładnie tak, znalazłem sobie tutaj Escape'a i sobie dzisiaj pogramy. Escape nazywa się The Great Escape i właśnie się strollowałem. Halo, dlaczego tutaj to tak leży po prostu? Nie wiem, to nieważne. Dlaczego jestem w tym miejscu, o co tu chodzi, co ja tutaj muszę zrobić? Chyba, że to jest specjalnie zrobione, żebym nie wiedział, co robić. To też ma sens. A to wygląda, jakbym musiał tutaj guzik wsadzić. Także, no powiem wam, że całkiem niezły początek Escape'a, że nie ogarniam, o co chodzi. To oznacza, że Escape jest dobry. Tak, bo w końcu chodzi o jakieś różne dziwne zagadki i nie wiadomo, o co chodzi. I to dosłownie nie wiadomo, o co chodzi, bo sam twórca mapy napisał, że budzisz się, nie wiesz, co się stało, nie wiesz, gdzie jesteś i ja faktycznie nie wiem, gdzie jestem i co tutaj mam zrobić. Bo tutaj faktycznie nie widzę nic do roboty, także no świetny escape, świetny początek escape'a. To mi się podoba, to lubię i tak jest okej, okay, tak jest okej. Okay. Czy jest gdzieś jakiś super tajny przycisk? Bądź cokolwiek, tak z wejścia, chcecie mi tutaj tak mnie zamknąć, co? Tak po prostu, bez niczego. Tak, chcecie mnie bardziej denerwować? O! O! Jakim cudem ja to podniosłem, jak wcześniej klikałem? No dobra. Znalazłeś się w dziwnej jaskini i musisz stąd uciec. Dokładnie tak, dziękuję. Znaczy może nie jaskini, ale w jakimś czymś. Dobra, żeby wystartować, muszę kliknąć w ten tekst i dostanę kluczek. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. A, tylko raz mogłem dać go. Okej, okay, także spoko. Rozkminiliśmy w miarę szybko. Jest okej. Okay. Ło? Dobry. Otworzyło się. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Co my tutaj robimy? Jak stąd uciec? Halo, halo, Escape. Co chcesz mi powiedzieć? Wow. Okej, to było świetne. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Okej, już jest fajnie. Gdzie my się przenosimy? Welcome to the portal lobby. Okej, tutaj będę, jeżeli każdy mój challenge zostanie wykonany, czyli będą nas tutaj teleportowali. Muszę wykonać każdy challenge, żeby po prostu odblokować finałowy challenge. Jak widzicie, jest zablokowany. Okej, nie wiem, czy się wyrobię w tym w jednym odcinku. W każdym razie, jeżeli się nie wyrobię, to jak zostawicie dużo łapaczek w górę do tego odcinka, to oczywiście jutro polecimy z kolejną częścią. A jeżeli się dzisiaj wyrobię, to jutro po prostu, no, inny normalny odcinek. Dobra, challenge 1, super parkour. O, to mi się podoba. To mi się podoba, będziemy sobie parkurzyli. Dokładnie, go back. A, jakby ktoś nie dał rady, to ma go back opcję. Oj. Dobra, wow. To my sobie tutaj poskaczemy. Elegancki parkour, a co? O! No to był trudny skok. To też był trudny skok. Hop! Dobra, i czy to będzie checkpoint jakiś? Jest checkpoint, super. Bo już się bałem, że zaraz spadnę i że mnie woda spłynie na sam dół. O! Okej, także checkpoint jak najbardziej pomocny, jak najbardziej na propsie, jak najbardziej propsuję tego checkpointa. Dokładnie tak, także bawimy się w parkour, drugi dzień z rzędu parkour, ale to tylko i wyłącznie przez to, że to jest mapa Escape i tu parkoury są zawsze wymagane. Znaczy może nie zawsze, ale fajnie jak są. Ja lubię Escape'y, znaczy parkoury w Escape'ach lubię, o. O ty kurde, oj. Czemu ja myślałem, że nie dolecę? To chyba po wczorajszym parkourze, gdzie były niemożliwe takie skoki. Mam takie dziwne przyzwyczajenie, że po prostu nie dolecę, ale z tymi checkpointami tutaj jest super. Dobrze, że nie ma żadnej lawy, która by zabijała, tylko cofnęło mnie. O wy dziady. Co to miało znaczyć? Kurde, cofnęło mnie pod sam koniec. No nie, najgorzej. A co takie w miarę trudne skoki, że człowiek nie ogarnia je w pełni, a tu cofa, nie? Dobra, tu się zatrzymam. What the fuck? Okej, Vertes, zapamiętaj. No tak. Hop. No god damn it, co jest z tym skokiem nie tak? No co mnie tak cofa? Halo, przecież tu nie gram na multiplayerze, żadnych anti-cheatów tutaj nie powinno być. Nie powinno mnie nic cofać, tym bardziej przy parkurze, bo to jest po prostu przesadzone, jeżeli mnie cofa przy parkurze, szczególnie, że o nic tutaj nie zahaczam. Dobra, to jest ten chamski skok. Okej. Okay. Dobra, mamy to, kolejny etap za nami. Ale już zacząłem się tak troszeczkę denerwować na to cofanie, bo widzieliście, nie? Sobie skaczę normalnie, bez zatrzymania, bo dzięki temu mam najlepsze wybicie po prostu. A to mnie cofa. Hop, hop,
Aj ty kurde dziadu. Ile to trwa tam? O kurde, on... Ten parkour trwa nieskończoność. Ej, ja go przejdę, ja go przejdę. No nie, o ile mnie nic nie będzie zatrzymywało w locie. God damn it. Czy to wina Minecrafta, czy to wina mapy? Bo ja nie wiem teraz w końcu, co mnie tak po prostu zatrzymuje. Tak być nie powinno. Jeżeli to wprowadzili do Minecrafta 1.10, że jeżeli za długo sprytuje się i was zatrzymuje, to bardzo nie lubię tego update'u. Okej, okay, checkpoint. Super. Super. Po prostu nie szalej, a może gdzieś dotrwasz, Vertes. Dotrwasz gdzieś. Jak to zabrzmiało. O nie. Kurde, troszkę tam ciemnawo w tamtym miejscu. Dobra, tu dolecieliśmy. Teraz na spokojnie, bo to przed checkpointem. A widzicie, co się dzieje przed checkpointami? Że lubi cofnąć. Ale oh yeah, mamy kolejny checkpoint i już tam będzie koniec challenge'u. Ojoj. Niepotrzebnie kliknąłem D w locie, bo mnie wykręciło i spowolniło. O ty dziadu, to chyba trzeba z prędkości brać. Dobra. Ha! Mam to! Challenge ukończony! Super parkour! Oh yeah! Co my tutaj mamy? Jeszcze mamy Mop Apocalypse, labirynt, okej. Okay. O, ustawienie mapy, Watafel. Watafel! Nie wiem, co to znaczy, ale Watafel. Crazy Dropper, Dropper. O, to będzie grawitacja, spoko. Color Blocks i Minecraft Trivia. Cokolwiek to jest. Okej, okay, zacznijmy teraz apokalipsę mopków. Dobra, witam na Mop Apokalipsie Challenge'u. Musisz zabić 10 fal mobów i good luck. Aha, okej. Okay. O kurde, upgrade'y tutaj są. O! Upgrade'owałem sobie klatę. Aha, bo hajsik mamy tak z wejścia po prostu. O kurde. Dobra, wiecie co? Czy mam tutaj... Dobra, ulepszenie mieczyka. Ale dalej go mogę upgrade'ować, nie? Spoko. Jeszcze budki. I hełm. Dobra. Jest fajnie, zawsze lepiej niż było. Co tu jeszcze są? Potionki. No dobra, póki co zostaniemy tak, zobaczymy jak tam pójdzie. Dobra, co to jest? Mogę to rozwalić? O nie, to nie wybucha. Okej, okay, jak mam odpalić tę apokalipsę, co? Czy po kolei po prostu muszę od lewej? Tutaj nie działa? To polećmy dalej, może bez... A, czekajcie, bo ja mogę mieć... Nie, nie mam peaceful. Okej. Okay. Okej, okay, czyli jak tutaj nie zadziała, to to jakoś inaczej się odpala. Dobra, czekajcie, wróćmy sobie. Wróćmy sobie. O, mamy, dobra, trzeba było odpalić. Spoko. Spoko. Spoko loko. O w mordę. O w mordę. O w mordę. O jasny gwint. O jasny, ham. O ja pierdziule. Co tu się wyprawia? O o. O o. A! Co to jest? Co to jest? O co tu chodzi? Nie, wiecie co, jak mnie tak atakują do ściany, to nie ma opcji, żebym ja coś tutaj ubił. O w mordę. O w mordę. Ha! 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 Kurde, 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 kurde! Tak, wiem, że nie używam tarczy. Ale to nieważne. Spoko, zyskaliśmy 350 hajsiku. Wiecie co, może... Polecę w upgrade mieczyka mojego. Healing Swiftness Strange. Healing mi się przyda stanowczo. I dobra, i tyle. Okej, okay, to ja sobie... Ech... Nie zauważyłem, że to rzuca na potka, nie? Dobra. Wave in progress? Co, kolejna fala mi się nie odwaliła? Halo, kolejna fala powinna polecieć. Ha, tu sobie te latają. Ej, gdzie kolejna fala? Już rozwaliłem wszystko. Halo? Halo? Czyżby coś się zbugowało?
Czekajcie. Pójdę go gubek stanowczo. Aha, i teraz wave complete mi zaliczyło. No nie, co za zbugowane. I wiecie co jest najgorsze? Że wszystko mi zabrali. Niechcący kupiłem ulepszenie łuku. No nic, przyda mi się. Stanowczo mi się przyda. Dobra. Okej, dawać kolejną falę. O, to jest lepsze od miecza, kurde. To jest lepsze. Okej, nie masz łuku. Shame on you, motherfucker. Ej, serio, łuk jest lepszy teraz. I to tylko jedno ulepszenie, nie? Gdzie ty ciśniesz? Patajcu jeden. To sobie tam stoją, nie? Ale patrzcie, na nich już jest, już łuk nie jest taki dobry, jak widzicie. Chodź, chodź się bić, chodź się bić. A ty kurde szybki. O ty dziadu. Chodno tutaj. Dziękuję, wave complete. Super. Dostaliśmy troszkę pieniążka. Sobie ulepszymy mieczyk. Jako, że mam full życia, to jeszcze mogę upgrade'ować mieczek? O kurde. Pewnie enchanty dalej wejdą. Sobie łuku lepsze. Dobra, teraz mam power 2. Ła. Mop apokalips. Ja pierdziule. Ła. Ha. Dobra. Na odległość! Coś działać na odległość! Super! O, cześć! I w ciebie! Headshot! I headshot! Dobra, dobra! O! Tak myślałem, że mnie zauważył teraz. O! Ha! Odbiłem cię, ziomek. Super. On tu leci. I poleciał, a ty co tam szukasz, co? A, już, wave complete. Super. Super, 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 to dobra, ulepszmy sobie miecz. Sharpness? Jest sharpness, super, superancko. Superancko, żadnych potek nie potrzebuje. Dobra, dawać mi kolejną falę. A tam się pojawiają. Ja sobie do was postrzelam tak z daleka. Przynajmniej zawsze kogoś się zabije. Dawaj, dawaj, dawaj. O ty kurde dziadów, pająka niech za to przy siebie strzeliłem. I on teraz tu leci. Leci się zemścić. Albo i nie leci. Padł. O nie, wiódźma. O nie. Skoro teraz są wiódźmy, że tak powiem, to jest niefajno. Jest bardzo niefajno. Co ty się prujesz do mnie? Ach, mam cię. Okej. Okej. A, jest ostatni zawodnik. Hej, dobrze. 900 pieniążka, 900 pieniążka. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Ale stanowczo wolę sobie ulepszyć łuk, bo ja już, jak już widziałem wiedźmy, wiedziałem, że to jest niefajne. Okej, 400 hajsiku mamy. Dawaj chestplate'a nadjaksowego. 150. Damy sobie jeszcze budki. Dobra. Dawać kolejną falę. Czekajcie, sobie odejdę. To one są troszkę głupie, te moby. To mnie tak z daleka nie podejdą, nie licząc zombiaków, które są inteligentne na poziomie świnki. Ej, no halo, proszę się nie pruć. O, ładnie na cios. Dobra, wiedźmy, wiedźmy są najgorsze, że tak powiem. Bo jakby mnie zatruła, to byłby przypał. A tak ją fajnie ogarniemy, bo mnie z daleka nie widzi. I superancko. I proszę bardzo, jak będziecie grali w tą mapkę, to macie technikę, że łuk jest da best w tym. Po prostu nawet jakbyście chcieli, to nie musicie mieczyka ulepszać. Ale ja chciałem. Chyba mogę już stąd wyjść, co? Jasne, że mogę wyjść.
Siema. Dawaj twój ziomku do mnie. Ekstra. Wave complete. Sobrańska 850. Nie stać mnie na ulepszenie łuku ani mieczyka, ale możemy sobie ulepszyć. Ulepszyć na przykład spodnie, hełm. Możemy sobie nawet jeszcze coś zenchantować tak wstępnie, ale nie, ale nie. Zacznijmy kolejną falę. Standardowo się schowam. Proszę bardzo, wiedźma na pierwszy ogień. I pajączek, który pierwszy jednak padł. Ale wiedźma dostała pierwszą strzałę. O ty kurde. Ile tych wiedźm tam zrespiło, co? Czekajcie, tu ludzik. Ja chcę najpierw się zająć wiedźmami. O, cześć zombiak. Do mnie idziesz? To zapraszam, to zapraszam. Ja tu się bardzo fajnie bawię. Ekstra. O, tam chodzi wiedźma. Do czasu. Pamiętajcie, do czasu. Elo, ziomek. A tam ten pająk na hita nie poleciał. To chyba też zależy od tego. Od odległości z jakiej... Chociaż nie. Wzmocniony pająk normalnie był. Dobra, i bez wychodzenia rozwaliliśmy wszystko. Także dobra. Ja lecę w ulepszenie. O, pełne ulepszenie łuku. Power 4 flame. Dawaj kolejną falę. Teraz to po prostu jak... Jak coś podpalę, to nie ma byka, że ktoś przetrwa. Co nie? On to właśnie nam pokazał. He. Super, wiedźma się trochę pojara, chociaż one mają niby te potki do leczenia. Ale zawsze coś jej zabiorę z damage'u. Dokładnie tak. O, proszę bardzo, jak padła. Super duper. O nie, Blaze. Ło, okej. Okay. Blaze'y nie takie straszne, jak macie taki łuk. Ekstra, ekstra. Jeszcze gdzieś jest jakiś zombiak. Cześć. Ja myślałem, że padniesz. Trzymaj to! Żeby nie było, że z łuku ciągle strzelam. Co nie? Dobra. Ile mamy hajsiku? 1275. Dobra, 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 dobra. To dajcie mi miecz. Tak jakby coś. Fire aspect 1 i sharpness 2. Super. Dobra, 275. No to dobra, ulepszmy sobie butki. Enchant prot 1. Dobra, ekstra. Zawsze lepiej, zawsze lepiej. Okej, okay, kolejna fala. Kolejna fala. Oh yeah, madahaka. Oh yeah, madahaka. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. O nie, wiedźma mnie zauważyła chyba. Proszę bardzo. Aha, zauważyła mnie, ale padła. Padła szybciej niż widziała. Dobra. Co teraz do tej wiedźmy? Nie ma opcji, żebyś ty przetrwała tą apokalipsę. Tą mop apokalipsę. Ale powiem wam, że bardzo ciekawa mapa. Czegoś takiego mi brakowało. Dużo atrakcji, wszystko inne. Wszystko we wszystkim. Wave complete. Super, 1050. No to co? Chest plate ulepszamy. Prot 1 extra, 550 hajsu. To jeszcze leggingsy ulepszymy. Leggingsy, spoko loko. I zaczynamy kolejną falę. Ekstra, padła wiedźma zanim się pojawiła, tak właściwie do końca. Nie strzelaj, nie strzelaj. Dobra. Oho. Któryś już ma na mnie fokus przez ścianę. Nie lubię tych fokuserów przez ścianę, bo to jest tragiczne. W tych blazach, zawsze strzelają przez tą ścianę. Jest masakra. Ale spoko, póki strzela w ścianę, to nie ma tragedii. I po prostu powalę wszystko co tam jest. Oho. Mam cię. Dobra, padł, super. O nie, małe pajączki już były. Małe pajączki są złe. Dobra, hełm. I możemy jeszcze chestplate. Proszę bardzo, prod 2, prod 2. Coraz bardziej koksimy, coraz bardziej kozaczymy. Jeszcze nie musiałem potek kupować, bo tam ta pierwsza fala, widzieliście jak się zacięła, to tak wróciłem, to wszystko mi cofnęło. Także nie liczy się tamto na początku. I zaczynamy chyba ostatnią falę. Ostatnia fala dzikich zombie, dzikich wiedźm, dzikich blazów, hej, 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 rozwalaj. Proszę bardzo, już jest na lot ostry. Że wiedziałem, że ostatnia fala będzie jakąś najgorszą.
Bo same wiedźmy, same blazory. Ale spoko, tą stronę fajnie ogarniam. Gorzej będzie, myślę, z tą stroną. Dobra, jeden poleciał, drugi, trzeci, ekstra! Proszę bardzo. Ha! Chciałem ją mieczem pocisnąć i mi nic nie zrobiła, wave complete! Ej, powinno być 10. Finish challenge, czy to koniec challenge'u? Czekajcie, czekajcie. A, nie stać mnie. Finish challenge, dobra. Dobra. Czyli po prostu to był koniec. Myślałem, że po prostu samo mnie przeniesie już z tego challenge'u. Tak na odchodne. Na do widzenia i będzie spoko. Ale tak kurde, patrz, aż mam 20 minut, a dopiero dwa challenge'e. Czyli faktycznie będzie na kilka odcinków. I to nawet nie wiem, czy na dwa, czy na trzy odcinki. Bo zobaczcie, skoro teraz zrobiliśmy dwa, później będą kolejne dwa. I później kolejne dwa. I jeszcze final challenge będzie. No to sobie w każdym razie zobaczymy w kolejnych odcinkach. Ja wam dziękuję póki co za obejrzenie tego pierwszego odcinka tego challenge'u. Jeżeli wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro, także na razie i cześć. Żółwik. Woo.